Siema widzowie, z tej strony Hyde i witam was w drugim odcinku z Gothic 2 i powiem tak, na wstępie kilka informacji. Dlaczego statystyki wyglądają tak, a nie jak wyglądały w Let's Playu? Otóż, no mój kochany komputer znowu zrobił mi po prostu, znowu zrobił mi pod górę i nie mogłem wam w ogóle zmontować wcześniejszego nagranego już odcinka drugiego, no i po prostu obraziłem się na swojego kompa. No i co? No i zrobiłem mu format. A wiadomo, czym się format kończy. Także to są wyjaśnienia, dlaczego znajdujemy się w takim momencie, dlaczego statystyki wyglądają tak, a nie inaczej i dlaczego, jak widzicie na przykład teraz w zapisach, nie ma save'u drugiego, który był. Tak jak mówiłem, komputer był po formacie, straciłem wszystkie swoje save'y, musiałem nadrabiać po prostu zaległości do tego odcinka, co było nagrane, także jesteśmy w tym miejscu, w którym skończyliśmy pierwszy odcinek. I tak jak mówiłem w odcinku pierwszym, że w odcinku drugim zajmiemy się bandytami, także idziemy to teraz zrobić, tylko jeszcze chwilka roślinka lecznicza, bo się przyda na pewno. I na bandytów jest bardzo fajny patent, tylko trzeba niestety kuźwa jakimś cudem wyciągnąć tylko jednego z nich, bo dwóch to nie ubije za skurwysyna. Nie żałujesz tego! Przychodzić. Kurwa, goni mnie ty! Goni mnie? Goni mnie! Wolujo! Uciekaj! Żeby cię ino nie jebnył! Jeszcze cię dorwę! Gdzie on jest? Ty, są tu dwaj. Oni się zablokowali, czy nie? Chwila, zrób save'a. Pierdyknij save'a i zobacz, czy się... A! Oni się nie zablokowali, ty! Przestaniecie w końcu! Ty ciulu! Ej, on mnie dupnął! Teraz ten mnie będzie ciulą. Pacił log jeden. Ech. Fast wczyt i uwaga. Dobra. Zeszli? Zeszli czy nie? No zeszły te France czy nie? Ty nie zszedł. Ej, on nie zszedł. Jakim cudem? Kajon jest. No nie, co jeszcze? No co jeszcze, kuźwa? Tak fajnie się zabugował, a teraz co? Nie zupełnie o to mi chodziło, no ale... No może się tak wreszcie łaskawie odbugujecie, pajace. Dobra, jeden się odbugował. A! No, co jeszcze? No nie, no kurwa mać. Ludzie, widzieliście co się stało? Chwila. O Jezu. Odbuguje... Odbugował się! Ej, on się odbugował! Dobra, odbugował się. Lecimy. Goni mnie jeden? Jeden mnie goni, czy dwóch mnie goni? Jeden mnie goni. Odbiegniemy jeszcze tylko od tego bandyty. Tak, mówisz? Chodź, zapraszam cię. Tylko chwila. Safe. Bo jakbym spierdolił tą walkę, to ocieluj. O, pyk. Nie żyjesz. Dobra, mamy klucz do jego kufra i mamy trochę złota, ale chwila. Trzeba zrobić małego heala. Bo to nie było zbyt dobre. Powiem szczerze, nie, to nie było zbyt dobre. No dobra, miecz ma lepsze obrażenia niż to maczuga. A co do dzisiejszego odcinka? No w dzisiejszym odcinku porobimy questy na farmie, udamy się do miasta i w mieście zakończymy odcinek. Mam nadzieję tylko, że znowu mnie gra nie stroluje i że będę mógł wam to zmontować. No bo tak jak mówiłem wcześniej, drugiego odcinka, który miałem wcześniej dla was nagrany, w którym było parę śmiesznych akcji, nie mogłem wam po prostu zmontować, no bo Camtasia... Coś Camtasii odpierdoliło, tym samym komputerowi mojemu też odpierdoliło, no i nie mogłem po prostu wam tego zmontować. A chciałem bardzo. Bo tam się takie akcje odwalały, uwierzcie mi, że kuźwa. Nigdy nie miałem tyle beki, jak nagrywałem po prostu, jak nagrywałem odcinki. Uwierzcie mi na słowo. A niestety wam tego nie pokażę, no bo nic z tego się nie zachowało.
Dobra, w kufrze mieliśmy, w kufrze mamy strzały, mamy, mieliśmy łuk, zajebiście. Ciemne grzybki, jak już wspominałem, za zjedzenie 50 ciemnych grzybków jest dodatek do many. Za zjedzenie 25 jabłek dodatek do siły. Także lecimy dalej, wyspani po porządnym śnie. Złoto mamy prawie 200, co jest naprawdę nice, jak na początek. Pewnie mógłbym zdobyć więcej złota, przeszukując jeszcze parę tutaj jaskiń, ale wydaje mi się, że to po prostu jak na razie nie jest zbyt dobry pomysł. Pójdź na śnieg. Pójdź, saciulu. No. Cię piźgna, to zobaczysz. Te roślinki lecznicze, one się przydadzą, bo szkoda marnować podków jak na razie. Jak widzieliście, prawie za niedługo będzie poziom drugi. Ja na razie punkty nauki wolę oszczędzać, bo będzie mi to potrzebne po prostu do, no, do awansów wśród najemników. Tak to powiem. W skrócie. Także teraz jeszcze chwileczkę, zrobimy save'uś przed kapliczką. Wiem, że muszę zacząć w końcu tworzyć kolejne miejsca, no ale po prostu mi się kuźwa nie chce. No i nas zwiększył twoje punkty trafień o 4. Serio, Inosie? Ja chciałem stręża. Spróbuję jeszcze raz, jak mi teraz podniesie punkty trafień, to już pierdzielę. Nie będę tego odnawiał. O, proszę bardzo. Zwiększył siłę o 1. I zajebiście. Thank you, Inos. My old friend. Thank you, Inos, my old friend. I tu stoi Malek. Hej, wędrówcze. Co tam? Widziałem, jak wyszedłeś z pomiędzy gór. Ciesz się. No co ty dajesz? Wyszedłeś tutaj 3 tygodnie temu. A wzięlibyśmy cię za zbiegłego więźnia. Wygląda czek. W górach zostałem napadnięty przez bandytów. W górach zostałem zaatakowany przez bandytów. Te miałeś. Wiem, gdzie jest kryjówka bandytów. Wiem. Chcesz ich za poza jed. Podróżuję do miasta. Podróż. Przy twoim. Dobra, zajebiście. Ja wiem, co on mi powie. Potrzebuję lepszego wyposażenia. On mi nic nie da. Gdzie znajdę Lobarta? Gdzie? Lobart stoi tam. Ja muszę iść. Znowu jest wilk! Darmowy exp. Dobra robota! Jedna bestia mniej! Jedna cholerna bestia mniej! Znowu jedno z tych. Dobra, krwiopijców nie będę atakował, bo wiecie, jak się kończy walka z krwiopijcami. Stwu z krwiopijcami! Dobra, żeby przepędzić tych bandytów, trzeba się wrócić do tego ziomeczka tutaj. I mu powiedzieć, że Farie, a zresztą, co ja wam będę nawijał, jak każdy praktycznie zna tą grę i wie co trzeba powiedzieć. A zresztą, sami zobaczycie za chwilę. Siema, ziom. Przysłał mnie... Co? Wiesz... Zauważyli brak owiec. O cholera. No, stary, musisz się stąd wynieść, niestety. Dobra, wracamy na farmę. To wam zrobię, no nie, nie będę robił kata, bo to jest bezsensowne. Bo jesteśmy i tak niedaleko farmy, także na luziku. Teraz wystarczy mu powiedzieć, że przepędziliśmy bandytów i dostaniemy znowu dodatkowy exp, co się przyda. I jak będziemy w mieście, pokażę wam jeszcze jedną fajną, jedną ciekawą sztuczkę z expem. Bandyci już nie będą was niepokoić. Czemu? Dobra, zajebiście. Ja muszę lecieć, ty się trzymaj, ziomek. Idziemy pogadać z Lobartem. Cześć, Lobart. Czemu wkroczyłeś na mój teren? No bo mi się nudzi. Jesteś w stronie. Za farmerami, ziom. Jestem za farmerami. Nie wiem, stary, co Onar. Nie wiem, jaki pomysł ma Onar, no ale mniejsza. Powiedz mi coś o Onarze. Powiedz mi coś więcej o tym Onarze.
Onar jest właścicielem największej farmy w okolicy. Dobra. Podobno zatrudnił najemników, a okay. Trudno się zresztą temu dziwić. W każdym razie to zadziałało. Okej. Okay. No to gitara. Szukam pracy. Szukam pracy. Jeśli chcesz, mogę ci zapłacić. Na twoim miejscu trzeba zebrać... Spoko. Dobrze. Więc... Kim są najemnicy? Nie wiem o nich. Wszyscy. Nie wiesz o nich. Dobra, a ty po czyjej jesteś stronie? A co? Mieszkam zbyt blisko ale cieszę się z tego. Potrzebuję jakiegoś ubrania. Ile chcesz? Znaczy ile chcesz, no to na razie powie bodajże chyba, mówi tam 80 sztuk złota, czy tam bodajże chyba 50. No ale za każdy zrobiony quest po prostu na farmie obniża o 10 monet. I z tego co wiem, to finalnie można obniżyć do 30 sztuk złota cenę tego ubrania. I jeśli będzie trzeba, zrobię to co będzie trzeba. Sprzedam Lobartowi rzepę, jeśli będzie trzeba. Jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. Sprzedam Lobartowi rzepę, jeśli kurwa, będzie trzeba. Żeby tak pasowała ta muzyczka do tego questu. Jeśli będzie trzeba, chociaż? Jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. No dobra. Jeśli będzie, będzie trzeba, lecieć zrobię dla... to, co będzie trzeba. Jak się nikt nie obrazi i oczywiście YouTube nie przypierdoli mi praw autorskich. Pójdę ogień, jeśli będzie trzeba. Jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie dobra, trzeba. Dobra, ziom, mam twoją rzepę. Oto twoja oto rzepa. Twoja rzepa. Widzi? Zajebiście. Masz dla mnie... Sprzedaj mi ubranie po niższej cenie. Sprzedaj mi chociaż ubranie. Nawet jeśli byśmy wzięli te 5 sztuk złota, to on to ubranie i tak da po niższej cenie. Masz dla mnie jakąś robotę jeszcze? Czy masz dla mnie jeszcze... Nie. Dobra, nie ma. No to teraz musimy iść do któryś z jego parobków. Wydaje, że to był chyba Wino się chyba koleś nazywał. Ano, exactly. Thank you, Mr. Obvious. Jak idzie praca? Jak? Dobra, mogę ci jakoś pomóc? Przynie. Okej. Okay. Oto twoje wino. Oto twoje wino. Wino dla wina. Wolę nie pytać jak tak. No nieźle. Ruszam w stronę miasta. Ruszam w stronę miasta. I? Czy możesz... Nie. Dobra, on nam nic ciekawego nie powie. Jeśli go zapytamy o ciekawe nowiny, powie nam o orków jakieś z nas kraju ciekawe lasu. Nowiny. Przysiągłby od... No, tak jak mówiłem. Okej, to teraz lecimy... A no tak, Lobart mówił, żeby jego żonie zanieść te rzepy. No to tak zrobimy. Później jeszcze trochę poeksplorujemy farmę i wyruszymy do miasta. Hej, ty! Hej, ty! Mam tu kilka rzep dla ciebie. Mam tu dla ciebie kilka rzep. Chwila, gdzie są okulary tylko? Świetnie, to powinno wystarczyć do nakarmienia tych wszystkich... Wiesz co, daj mi złoto, to ci znajdę tego handlarza. Daj mi jedzenie. Zajebiście, dziękuję. Okej, okay, tym handlarzem jest Kantar, z którym jest bardzo ciekawa akcja. Ponieważ... Chwila. Sorry. Ponieważ jeśli weźmiemy od Kantara pewny papier, to będziemy mogli się szwendać po całym... Będziemy mogli wejść do miasta po prostu tak bez niczego, ale ja tego nie chcę brać, bo jest jeszcze jeden bardzo bardzo fajny sposób na dostanie się do miasta. I można na tym zarobić podwójny exp, co wam pokażę. Kogo my tu mamy? Idzie... Twoją starą. Co mi chcesz zaproponować? Wiesz co, ziomek? Nie. Zatrzymaj sobie ten papier, ja go nie potrzebuję. No. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. On ma patelnię. Patelnia jest nam potrzebna. Tak, muszę iść. Dobra, musimy spadać. Odniesiemy patylnię i idziemy do Lobarta. I zobaczycie, o co w ogóle, jaka będzie akcja z tym ubraniem. Zresztą, no nie ma co opowiadać, bo widzieliście zresztą. Znaczy, tfu, tak jak powiedziałem wcześniej, za każdy wykonany quest na farmie on obniża po prostu cenę ubrania o 10 monet. A te questy, a z racji, że questów są 3, obniża o 30, czyli 30 sztuk złota daje, czyli w takim razie... Hej, ty! 60 sztuk złota to ubranie kosztuje. Prosta matematyka, nie? Zajebiście. Oddaliśmy patelnię. Będzie miała czym Lobarta bić po łbie. Także ty, bądź grzeczny, bo inaczej patelnią w ryj dostaniesz. Ile chcesz za to ubranie? Ile? Zastanówmy się. Pracowałeś dla mnie w polu, pomogłeś mojej żonie. Wino mówi, że jesteś dla niego. Malecz mówi, że 30 sztuk. Cena nie zmaleje.
A wiesz co, daj mi to ubranie. Daj, żeby ty... No jasne, ziom, przecież nie będę cię opierdalał, nie? Joke. Cooper! I zabieramy wszystko, co tu jest. On i tak się nie obrazi. Dobra, wdziewamy sobie ubranie. Kajono je. A tutaj, dobra. Chwila, trzeba się healnąć. Bo tu jeszcze jest fajne miejsce do eksploru. Tylko że tam są niestety chyba kuźwa dwie polne bestie, które są tak kuresko ciężkie i irytujące. Ja po prostu nienawidzę walczyć z polnymi bestiami, naprawdę. Wszystko inne... No dobra, nie wszystko inne, orkowie są gorsi. Tu mamy dwa skórzane mieszki, czyli bodajże zyskamy 100 sztuk złota, o ile się nie mylę. Możemy się u nich przespać w tej shopie, ale chwila, zobaczę co to są za... Nie, przepraszam, 75 sztuk złota tutaj można zyskać, ale zawsze coś, nie? No, i pyk, 143 sztuki złota. Lecimy teraz tu do góry na tą wysepkę. Ponieważ z tego, o ile się nie mylę, tam jest jeszcze jeden skórzany mieszek. I muszę zrobić naprawdę wszystko, ale to wszystko, żeby wyciągnąć tylko jedną polną bestię do walki, bo... Walka z dwoma to jest po prostu katorga. To jest dla mnie katorga, naprawdę. Chwila, zróbmy save'a na Jana. O, na szczęście udało się na razie jedną wyciągnąć, także odsuniemy się, bo druga wraca. Bang. Chodź tu, pizdo. A, to są młode polne bestie, ale to nie zmienia faktu, że też są groźne. O, widzieliście inny... Widziałeś ty, ile mi już hapsa zeżarła? Tu nie znajdę. Tempa ta. No. Chuj. Let's go po drugą. Chodź tu, szmato. Chodź to. Come here, you bitch. Niestety polnych bestii nie da się wcale zabugować. Ale mniej życia stracone, więc jest całkiem, że tak powiem, good. No, jest skórzany mieszek, zajebiście. Korzeń leczniczy jeszcze lepiej. I z tego co kojarzę, to w nocy kruka tutaj leży jeszcze jeden zwój, ale tu go już chyba nie ma w dwójce. W dwójce tego zwoju chyba nie ma. Nie, nie ma tego zwoju w dwójce. Także teraz możemy pomału ruszać do miasta. Ale chwila, jeszcze sobie tylko zrobimy opening tego mieszka. No i patrzcie, i pyk. Zajebiście, mamy prawie 170 monet. Odkuliśmy się za ubranie prawie. Hehe. Dobra, to co teraz? Co teraz, co teraz? Tu jest chyba... Nie, to jest rdest polny. Dobra, mniejsza o to. Pójdziemy jeszcze tylko za shopę Lobarta, bo tam... Bodajże chyba leżą dwie mikstury albo dwa zwoje? Coś takiego. Porobimy parę zadań w mieście i będziemy się udawać pomału na farmę Onareira. Dobra, zabieramy to co tu leży, czyli ogniste ziele. Roślinka lecznicza. Ziele lecznicze. Roślinka lecznicza. A nie, przepraszam. Tu nie było zwojów, tutaj były po prostu te... roślinki lecznicze. O, tak. Dokładnie tak. Dobra, no to teraz dajemy w stronę miasta pomalutku. W mieście się pożegnamy i zaczniemy też kolejny odcinek po prostu od miasta. I w ogóle pokażę wam jeszcze ten sposób, jak zdobyć darmowe 500 expa w mieście. Kurwa nie, tylko nie dwóch, proszę, tylko nie dwóch. Jeden niech poleci, please. No, udało się. Ty, ja nie mam broni. Cyk, pięknie. I cyk, bujeczka teraz. Noob. Tu jeszcze chyba jeden wilk powinien być bodajże. Z tego co mi się... kojarzy. Chyba, żeby to w nocy kruka było? Ups, są dwa wilki. Chodź tu, bijacz. Fuck! Dwa lecą! Fuck!
Jeden czy dwa polecą. Chcę było jego nauk wziąć, może się uda. Dobra, nie uda się, chwila. Inaczej to zrobię. Niestety zużyję jednego potionka. Strzał mi zostało 15. W sumie mogłem to jeszcze próbować strzałami, ale... A wiecie co? A jebać. Szarża! Najlepiej, na wielki sposób najlepszy jest iść po prostu do przodu i napierdalać na nie. Jedna polna bestia. Easy. Widzicie? Taki sam sposób na polną bestię też jest całkiem spoko. Tam są jeszcze szczury, aczkolwiek... To może w trzecim odcinku się nimi zajmiemy. Jak na razie lecimy do miasta, tylko chwila. Muszę sobie zrobić mały save, żeby nie spierdolić tego, co planuję zrobić. Także chwila. Na wprost i bodajże na bok. I mi się nie udało. Chuj by to jebnął. Czyli muszę podejść w takim razie jeszcze bliżej, ustawić się do boku i dopiero przebiec. Chyba tyle wystarczy. Tak, wystarczyło. Ale musimy pominąć tego ziomka, musimy pominąć jeszcze tego, żeby nam nie pierdolił. Możemy jedynie przeczekać. Zamknij dupę. Wcale mnie to nie dziwi. Zamknij dupę, gościu. No i jesteśmy w mieście. Takim oto magicznym sposobem. Nice. Nie mówili co innego. Dobra, no to teraz let's go na dół. Do pewnego naszego starego przyjaciela. Ile mam expa? O, jak mi to siądzie, to będzie to akurat drugi level, wejdzie i 20 punktów nauki. Całkiem nice. Dobra, musimy pominąć tego ziomka, bo walka z nim dla mnie to jest po prostu katorga. Tak samo w Dwójce, jak i w Nocy Kruka. Chyba oszalałem. Co ty tutaj robisz? Przypłynąłeś tu? To niezły sposób na ominięcie strażników przy bramie. Hej, Larys. Hej, Larys, ty stary draniu. Jak się tu dostałeś? Udało mi się w samą porę uciec z doliny razem z Lee i paroma innymi chłopakami. Pamiętasz? No ba. Oczywiście, że pamiętam Lee. Więc wydostałem się z nim z kolonii. Teraz o... czemu ty jesteś z Lee? Nie jesteś razem z Lee i jego najemnikami? Ależ jestem. Można... Aha, dlaczego? Muszę... A czego posiadają... Dobra, mniejsza, wiadomo, o co chodzi. Mam jakiś wybór? Mam jakiś wybór. Na twoim miejscu. Na... Spoko. Powiedz mi coś o najemnikach. Powiedz mi... Cóż, większość... Jak dostanę się do tego? Jak dostanę się... Mogę cię tam zabrać, jeśli... Spoko. Wiesz, czemu to są paladyni? Czy wiesz, dlaczego... Nikt nie wie na pewno. Okej. Okay. Dobra. No to w takim razie... W tym odcinku to by było na tyle. A w trzecim odcinku zajmiemy się resztą po prostu. Resztą miasta Korinis. Także do następnego. Trzymaj się. Na razie.